Dzień dobry Państwu. Zgodnie z zapowiedzią, ale też zgodnie z odpowiedzią na Wasze zapotrzebowanie, bo dostałam bardzo dużo informacji w wiadomościach prywatnych dotyczących echolalii, to chciałam się podzielić, tak jak obiecałam, tak jak wspominałam, jeszcze dwiema strategiami, jeśli chodzi o echolalii i strategię wykorzystania echolalii do komunikacji. Jedną z nich, z której ogromnie często korzystam, jest pokazanie dziecku, że to, co mówi, ma znaczenie. Że jeśli wchodzi do gabinetu Franek i mówi na przykład taką frazę: babcia kupiła ser, babcia kupiła ser, babcia kupiła ser, babcia kupiła ser, i właściwie nie mam przestrzeni na to, żeby się dowiedzieć, czy faktycznie ta babcia była w sklepie i kupiła ser, czy coś się wydarzyło w tym sklepie, że miała kupić ser, a tego sera nie było, czy jest to fraza z jakiejś bajki, czy, nie wiem, szła jakaś reklama dotycząca sera i skojarzyła mu się z babcią. Nie jestem w stanie ustalić takiej przestrzeni wspólnej, co takiego się zadziało, czy skąd się wziął ten ser i skąd się wzięła ta fraza w komunikacji. To bardzo często odwołuje się do takiej strategii, kiedy pokazuje dziecku, że to, co mówi, ma znaczenie. Czyli natychmiast wyciągam kartkę, wyciągam pisak. Często u mnie w gabinecie, jeśli mam dzieci z echolalią, mam duże kartki, takie z flipcharta, do malowania, do rysowania. I mimo słabych umiejętności plastycznych, szybciutko, schematycznie staram się narysować to, co dziecko mówi. Czyli mając Franka, który wchodzi i mówi: babcia kupiła ser, babcia kupiła ser, babcia kupiła ser, babcia kupiła ser, ja tego nie ignoruję, ja tego nie przerywam na zasadzie, nie wiem, nie mów, nie odzywaj się, bo i takie strategie są mi znane, ale nie stosowane, tylko natychmiast staram się narysować tą babcię. Mówię: ty patrz, babcia kupiła ser, babcia kupiła ser. Daję mu informację, że to, co mówi, ma dla mnie też znaczenie i to, co mówi, niesie jakieś znaczenie, że słowo ma jakąś moc, że coś się zadziało po tym, jak on powiedział. I często jest to taka baza, czy jest to taka podstawa do tego, żeby rozbudować ten repertuar. Czyli mówię: babcia kupiła ser. Ty, no ale zobacz, babcia kupiła jeszcze szynkę. Co jeszcze babcia kupiła? Babcia kupiła mleko. Babcia kupiła masło. Babcia kupiła krokodyla. Nie, no krokodyla się nie kupuje, tak? Zatem podaje, daje mi to pewną bazę do tego, żeby opowiedzieć o tym, co on mówi, nie? Więc zachęcam Was do takich strategii i do takiego myślenia i takiego pokazywania dziecku, że to, co mówi, ma znaczenie. Warto też pamiętać u tych dzieci, które mocno wchodzą w system echolaliczny, i przyjrzeć się, kiedy to się dzieje. Naprawdę o tej echolalii prowadzę taki webinar 2 godziny, więc no jest czas, czy jest to bardzo duża przestrzeń, żeby o echolalii mówić, podawać różne strategie i różne pomysły na echolalię, ale warto też zauważyć, kiedy te echolalie się pojawiają. Często echolalie pojawiają się w sytuacjach stresowych, w sytuacji podobnej, kiedy dziecko było w podobnym niepokoju w innym miejscu. Zatem warto by było też, myślę sobie, wiem, nie tyle co myślę, ale warto by było zadbać o to, żeby tych sytuacji stresowych było jak najmniej. Te dzieci starsze, takie koło 5, 6, 7 roku życia, które nisko funkcjonują, one naprawdę dużo lepiej funkcjonują, jeśli mają plan aktywności, jeśli mają plan dnia. Jeśli ja symbolem pokazać mogę, co się zadzieje, a nawet tą zmianę, która przychodzi nieoczekiwanie, mogę zrobić na symbolu, tak żeby mu ułatwić zmianę, która się za chwilę dokona. Zatem zachęcam też do takiego myślenia. Natomiast też naprawdę tych strategii jest bardzo dużo, ale też warto pamiętać o tym, że czasami warto skrócić naszą wypowiedź. I często proponuję na początku skrócić naszą wypowiedź do naprawdę minimum. Czyli jeśli podchodzi do nas dziecko, czy jeśli mam dziecko i nie chcę, żeby powtarzało za mną echolalicznie, to pytam: krokodyl, żółw? Na zasadzie: co chcesz, krokodyl, żółw?
i wystarczy, że powie krokodyl, mówię, no, chcesz krokodyla czy krokodyla, tak? Bo wolę tą wersję, kiedy powie dziecko wyraz poprawnie, słowo poprawnie, zwrot, niż powtórzy za mną, chcesz żółwia, czy chcesz krokodyla. Uproszczenie języka jest jedną ze strategii, która bardzo, bardzo dobrze działa. Czasami też warto nauczyć dziecko ciszy. Są różne strategie też dotyczące nauki ciszy. I też Was zachęcam, szczególnie u tych dzieci takich 7, 8, 10-letnich, kiedy no, wpadają w te echolalie i nie możemy znaleźć uchwytnej przyczyny, kiedy się to dzieje, jak się to dzieje, kiedy te sytuacje stresowe zdarzają się, powiedzmy, częściej, kiedy, nie wiem, jest stan chorobowy i, nie wiem, dziecko ma gorączkę i wtedy się bardziej uruchamiają, czy stany podgorączkowe jeszcze bardziej się uruchamiają, bo somatycznie zwyczajnie słabsze, to warto też nauczyć dziecko ciszy, ale nie na zasadzie nie odzywaj się, tylko do tego też są odpowiednie strategie, które zachęcam Was do zapoznania się, bo to może na chwilę pomóc wyregulować się, jeśli nie dziecku, to opiekunowi. Ja nie mówię o terapeucie, bo terapeuta, przynajmniej ja uczę takich strategii na ciszę, ale jak wiadomo, ja mam moce, żeby z dzieckiem przez 45 minut czy przez godzinę pracować, ale jeśli doskonale też jakby rozumiem rodzica, który jest w sytuacji, kiedy 24 godziny na dobę mamy jeden ten sam zwrot, jest to zwyczajnie trudne. Albo może to być zwyczajnie trudne, dlatego też warto nauczyć dziecko ciszy, ale nie przemocowo. Tak jak mówię, na to też są strategie. Zachęcam do poszukiwań. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia znów.